Serdecznie witam Państwa dzisiaj na konferencji prasowej tuż przed podpisaniem dwóch umów pomiędzy UKS MOS a AZS Opole, które dotyczą zarówno szkolenia w siatkówce dziewcząt, jak i koszykówce chłopców. Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedziami wiceprezydenta Janusza Kowalskiego, prowadzimy dalej proces układania szkolenia w naszym mieście od tych najmłodszych grup, które są pod międzyszkolnym ośrodkiem sportowym, następnie które rywalizują w ramach uczniowskiego klubu sportowego MOS Opole, tak żeby ci wszyscy zawodnicy w pewnym momencie swojego rozwoju sportowego trafiali do profesjonalnego klubu sportowego, jakim jest w naszym mieście w tych dwóch dyscyplinach, koszykówce mężczyzn i siatkówce kobiet, właśnie AZS Opole. Umowy, które dzisiaj zostaną podpisane tutaj przez panią prezes Joannę Dzido i przedstawicieli AZS-u, pana Tomasza Wróbla, prezesa, oraz pana dziekana Nawareckiego, regulują formalne wymogi tak naprawdę związków sportowych siatkarskiego i koszykarskiego. Ale to także profesjonalizacja i ułożenie całego systemu naboru i selekcji młodzieży i prowadzenia zajęć sportowych, ponieważ doświadczeni szkoleniowcy zarówno ze strony UKS-u, jak i AZS-u będą mogli wspólnie razem ze sobą komunikować się i będą mieli możliwość wspólnie rozwijać swoje drużyny, a także swoje doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołami. Wspólny program, który zostanie zbudowany na podstawie tych umów, które dzisiaj zostaną podpisane, mamy nadzieję wspólnie z panem wiceprezydentem Januszem Kowalskim, że doprowadzą do profesjonalizacji opolskiego sportu, ale także pomogą młodym zawodnikom mieć ten swój taki cel, dążyć już od najmłodszych lat do tego, żeby grać w klubie, który stanowi elitę w naszym mieście. Na pewno podejmowane będą wspólne akcje razem z UKS MOS-em i AZS-em, które my jako Wydział Sportu będziemy tutaj mocno wspierać. Mam nadzieję, że umowy, które dzisiaj zostaną podpisane, przyniosą dużo dobrego dla opolskiego sportu, spowodują to, że będziemy mieli zespoły, które będą godnie reprezentowały nasze miasto, ale także takie zespoły, które będą starały się zapełnić nowy obiekt okrąglaka, wyremontowany. Tam na pewno będą przeniesione rozgrywki koszykarskie, tam na pewno będą przeniesione rozgrywki siatkarskie i bardzo byśmy chcieli, żeby zarówno młodzi zawodnicy, jak i zawodnicy AZS-u pojawiali się w tym miejscu, żeby ogrywali się z tym miejscem, bo im wcześniej zaczną, tym łatwiej będzie przejść młodym zawodnikom na duże areny, które tak naprawdę w momencie, kiedy nie pojawiają się na takich dużych arenach, powodują stres podczas pierwszej takiej wizyty. Dlatego czekamy na duże efekty dzisiejszych umów, które zostaną podpisane. Mam nadzieję, że już niedługo na parkietach zagoszczą młodzi zawodnicy UKS MOS, którzy de facto już współpracują z AZS-em, ale w dziedzinie lekkoatletyki. Także chciałbym serdecznie przekazać głos pani prezes Joannie Dzido, która opowie więcej o przedsięwzięciu. Ja w ogóle może najpierw... Witam serdecznie Państwa. Może przybliżę w ogóle, bo wiem, że wiele osób w mieście myli, co to jest MOS, czyli Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a UKS MOS. A więc Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest to placówka oświatowa finansowana u nas z budżetu miasta. Placówka oświatowa, czyli tak jak szkoła, funkcjonuje na tych zasadach i podlega pod Wydział Oświaty. Natomiast dzieci, które trenują w tych sekcjach, które są właśnie przy MOS-ie, w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, żeby miały szansę reprezentować nasze miasto w rozgrywkach już profesjonalnych, musiały startować z klubu, nie mogą startować z placówki oświatowej. Dlatego powstał przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym klub uczniowski, czyli UKS MOS Opole, i on skupia dzieci te
najbardziej uzdolnione sportowo, które trenują w sekcjach MOS-u i one mogą i one wtedy reprezentują nasze miasto w rozgrywkach tych profesjonalnych, czyli w różnych dyscyplinach sportowych. UKS MOS jest klubem wielosekcyjnym, także wiele dyscyplin reprezentuje i to, jak sama nazwa wskazuje, UKS, czyli uczniowski, skupia dzieci i młodzież, te najmłodsze. I tutaj, jeżeli chodzi teraz o podpisanie tych dwóch umów o współpracy, bardzo dobrze, że będzie usystematyzowany pewien ciąg, że dzieci, środowisko szkolne, czyli Międzyszkolny Ośrodek Sportowy UKS skupia dzieci i tą młodszą młodzież, czyli one będą dalej trenowały tutaj, ale żeby widziały cel dalej, będą przechodziły, czyli ta współpraca będzie z AZS-em, czyli z naszym klubem, który reprezentuje też nasze miasto w rozgrywkach już tych starszych, starszej młodzieży oraz seniorów i jak najbardziej uważam, że jest to wskazana ta współpraca. Teraz zapraszam do głosu pana prezesa AZS Politechniki Opolskiej. Proszę bardzo. To ja może uzupełnię troszkę jeszcze moich wspaniałych przedmówców. Bardzo nam zależy na tym, żeby po prostu to było rozwiązanie modelowe, dlatego że jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy klubem akademickim, ale to, że jesteśmy klubem akademickim, nie świadczy tylko tego, że dajemy jakieś rzeczy i związani jesteśmy ze sportem seniorskim, ze sportem studentów. Oczywiście to jest nasza główna, to jest nasz główny cel jak gdyby, natomiast my bardzo dużo czasu poświęcamy również szkoleniu młodzieży i to myślę, że coraz więcej jakby popatrzeć na strukturę AZS-u w Polsce, no to kluby akademickie mają bardzo duże zaplecze z wielu powodów. No jednym z powodów jest to, żeby ta młodzież, która ma ofertę edukacyjną już w naszym mieście, miała także ofertę sportową, mogła kontynuować to nie zmieniając miejsca zamieszkania, bo z miejscem zamieszkania, jak to się zmienia się troszkę też życie, nie zawsze to ma wpływ na formę sportową, a zależy nam, żeby tych ludzi młodych zostawić w mieście, żeby oni mogli swoją karierę kontynuować, opierać się mogłoby to na wychowankach. My, jak mówię, jak już wspominaliśmy, tą współpracę mamy na różnych poziomach i pewnie na tych dwóch umowach się nie skończy. Takim, jak gdyby taką rzeczą, klamrą troszkę spinającą te działania jest impreza, o której jeszcze może Państwo nie wiecie, natomiast jutro zaczynają się rozgrywki ogólnopolskiego turnieju z UKS-u do AZS-u. Zostaliśmy wytypowani jako jeden z czterech ośrodków w Polsce, prężnych ośrodków, do takiego pionierskiego programu, w którym w Katowicach, Lublinie, Opolu i w Łodzi zespoły złożone z dzieci poszczególne licea, szkoły ponadgimnazjalne rywalizują ze sobą. Najlepsi jadą później na finał do Warszawy. No i my będziemy mieli jako jeden, zostaliśmy docenieni. Dzieci z Opolszczyzny również pojadą na ten finał ogólnopolski do Warszawy. I te rozgrywki już rozpoczynają się jutro w hali przy ulicy Pruszkowskiej. Właśnie rozpoczynamy od piłki siatkowej kobiet, piłki siatkowej mężczyzn. Tych dyscyplin będzie oczywiście więcej. To będą także dyscypliny może nie tak popularne, jak o których się zawsze mówi, jak na przykład jeszcze ergometr wieślarski. Także tych dyscyplin będzie w sumie 10, no i mamy nadzieję, że to będzie cykliczna akcja, która spowoduje, że ta nasza wspólna akcja tego powolnego przejścia i aby ludzie młodzi zostali w AZS-ie, kończąc szkołę ponadgimnazjalną, żeby wybierali opolskie uczelnie, przyniesie sukces. Od razu możemy się też już pochwalić, że staramy się na te nasze mecze, na te nasze wydarzenia zapraszać jak najwięcej właśnie dzieci i młodzieży. Na tych jutrzejszych i po zawodach, które będą również pojutrze, przygotowaliśmy specjalne zaproszenia. Z jednej strony są to zaproszenia na mecz piłki siatkowej mężczyzn, z drugiej na piłki siatkowej kobiet, ponieważ w najbliższą sobotę o godzinie 15 mecz rozgrywają nasze siatkarki z MKS-em Świdnica. O godzinie 17 natomiast nasi siatkarze z liderami z MCKiS Jaworzno. No i od razu chcieliśmy też zaprosić i wśród wszystkich, którzy te kupony pobiorą na meczu albo wcześniej po prostu przyjdą na mecz, będzie rozlosowana ilość nagród, w tym łącznie z podpisaną na przykład biografią trenera Andrzeja Niemczyka. No a resztę nagród również gdzieś, no będzie to troszkę powielanie schematu, który mieliśmy kiedyś jeszcze, kiedy była druga liga koszykówki. To się sprawdzało, oczywiście inicjatorem tego był dziekan Nawarecki. Natomiast no, chcemy jak najbardziej przyciągnąć tą młodzież do, żeby stworzyć taki klimat wspólnej edukacji sportowej. To jest nie tylko edukacja na boisku, ale to jest tak,
także edukacja kibicowska, aby w zdrowej, kulturalnej atmosferze wspierać się, poznawać dyscypliny i tą piękną wartość, jaką jest sport. Na końcu mogę się też pochwalić, że już na naszych plakatach można zobaczyć logo kolejnego sponsora, to jest firma ESV, z którą podpisaliśmy umowę w tym tygodniu. Jest to pierwszy z nowych sponsorów, ten akurat sponsor sekcji piłki siatkowej kobiet. Dziękuję. Pan dziekan? Może ja. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że współpraca, która de facto już istnieje od dłuższego czasu pomiędzy AZS-em a UKS-em, zostanie dzisiaj sformalizowana. Chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że Wydział Wychowania Fizycznego przy Politechnice Opolskiej kształci nauczycieli i trenerów. Dążymy do tego, żeby modelowo rozwijać sport w Opolu, zbudować model sportu, który przyniesie korzyści przede wszystkim sportowe dla naszej młodzieży. Do wykorzystania jest cała baza Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, począwszy od wiedzy trenerów, czyli w budowaniu programów szkoleniowych poprzez laboratoria, gdzie możemy prowadzić diagnostykę tych dzieci, także obejmiemy również ten projekt, powiedzmy, taką opieką naukową, badawczą, diagnostyczną i merytoryczną, co myślę, że będzie wskazane do tego, żeby ten sport młodzieżowy się rozwijał. Również dla studentów będzie tutaj bardzo dużo możliwości do rozwoju, przede wszystkim w praktykach, w klubach, w UKS-ie, w sekcjach będą mogli prowadzić zajęcia pod okiem doświadczonych trenerów, również naszych absolwentów, bo tak popatrząc na Opole, to większość już tych sekcji młodzieżowych prowadzą właśnie absolwenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. I życzę temu projektowi powodzenia.